Jorze, znajdujemy się w Kirmusach na targowisku Staroci. Dlaczego jesteśmy sami? Bo Kolnowicz po prostu był taki... Taki humor miał, po prostu, nie wiem, on zawsze na nas krzyczy, na Meksykana i na Majora. Nie wiadomo, o co mu chodzi. I ogółem wniosek o tym, co zwolnić w rządzie pana z kół 1 po 1. Jest. O. Jakie tutaj rzeczy są. Jak my zobaczymy, to się interesuje. O, tutaj proszę zobaczyć. Stare wiertarki. Bardzo. O, to świąteczne różne rzeczy, obrazy. To takie lampki tu. A to z piernika? Tak, z piernika. O, a tam. Co to jest, panie majorze? Dziwny sprzęt. Słucham? Nie, ja mam swój kanał. Kanał YouTube'owy. Będzie po prostu... I co to będzie? To będzie film. Suchodolski oryginał i Mexicano TV. To jest na YouTubie. No to pogadamy. Chodź, major. Witam. Witam serdecznie. No, będziecie na kanale, tam na wizji. Szef, kurwa. Witam. No. Witam, miło poznać. A dzisiaj go zgubili, kurwa. A dzisiaj mu się odechciało. Co wy ze film kręcicie, o co to chodzi? Banda Kononowicza, kurwa. A ja major. Kononowicza. Majora jest. Ale padnie ten, no. nie do internetu nie rzucaj mnie. Aj cholera, to ja będę musiał to przyciąć. Ale to mogę rzucić, to mogę. Cały tak przyjeżdżają. No tak, drodzy widzowie, jesteśmy w tych Kirmusach nadal. No cóż ja mogę powiedzieć. Pan Krzysio to se wywalił focha na nas wszystkich. Jeszcze zbeształ mnie. Ponieważ najpierw mówił, że nie pojedzie do Kirmus, czego przecież tak naprawdę żałuję osobiście, ponieważ mielibyśmy fajne nagrania z panem Krzysztofem. Potem pan Krzysztof twierdził, że jestem zdrajcą, bo wybrałem się bez niego, aczkolwiek on nie chciał wcale jechać. No i cóż mogę powiedzieć, no, powstała mała kłótnia, ale myślę, że dojdziemy do porządku i wszystko się uspokoi. Natomiast co mogę powiedzieć o kirmusach? Zajebiste są kirmusy, no naprawdę. Polecam wszystkim fanom, którzy zbierają starocie i tak dalej. Kupują do domu czy coś. Jedno ze wspanialszych miejsc. O, wraca Majer z wycieczki. I taka jest prawda o Krzysiu. I to co mówicie, że Major jedzie po Krzysztofie, to tak naprawdę ja czasami też mam ochotę po nim pojechać z tego względu, że no, że Krzysztof czasami odbija. Dzisiaj widziałem i to naprawdę to jest żenada już, totalna żenada. I nie wiem, czy jakiś zwykły, normalny człowiek dałby radę wytrzymać z panem Krzysztofem. Natomiast jestem jego redaktorem. Dobry charakter. No. Dziwię się panu majorowi, że jeszcze wytrzymuje. No, dziękuję, że tak. Bo ja dzisiaj to już pan Krzysztof przesadził. Pan major też może potwierdzić, od kogo mnie nawyzywał. O. No, że ty... Zdrajca.
6 tysięcy zarabiam, 6 tysięcy zarabiam na YouTubie, rzeczywiście. I jeszcze pracuję na budowie, no faktycznie, drodzy widzowie, naprawdę, gdybym zarabiał 6 tysięcy na YouTubie, to bym nie musiał pracować. Jeszcze? Siku zrobić. Nie ma problemu. Ja poczekam. No i dziękuję za oglądanie. Jakoś dojdziemy do porozumienia. Na razie żeśmy zrobili przystanek na mały browarek żubrowy. No i będziemy dalej oglądać, chodzić. Coś tam pokażemy dla was, no. Dzień dobry wam chcę powiedzieć. I chciałem wam coś pokazać. Niemiecki 516. O, jest z dziurką. O. Ktoś strzelał chyba. O, tak się zakłada. O. Bierze się. Nie ta. A tu. Dziękujemy. I jak się idzie na wojnę, bierze się broń, czy ostrą, czy palną, ale się bierze i po prostu trzeba walczyć o prawdę. Nie, ale czajnie dziękuję. I mogłem, dziękuję, że mogłem. To dziękujemy panu. Właśnie. Bardzo dziękuję. Prawdziwa armata. Dzień dobry państwu. Chciałem właśnie podkreślić wam, że tu jest prawdziwa po prostu armata prawdziwa. Tu broń palna i dobry materiał. No pan major to się powinien na tym znać. No pewnie, że się znam. Z bombasu, armata tutaj z bombasu. Kule. Kula. Jak stamtąd odpalasz i poleciała. I łobudu nie ma. Nie ma czegoś. Sprzedaje pan armatę? To pan major chce kupić na wojnę do Donbasu? Nie. Co najemnika idzie? Idzie walczyć z Ukraińcami. Ja mam kanał swój. Będzie mordował ukraińskich banderowców. Po prostu, jak po prostu pan nie sprzeda i tej armaty. Powiedziałem, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali. Formaty, że pierwszą niedzielę miesiąca. No, ja uruchomię seryjną produkcję. Armat, tak, proszę pana. Ale jeszcze miny proszę produkować, granaty. O. Pershingi. Pershingi szczególnie. Z drożdży i z cukru. No i ogółem chciałem powiedzieć, to jest wspaniałe rzeczy. Złoto sprzedają nawet. I jest ogółem. Sami widzicie, jakie tu rzeczy są. Witajcie ogółem. Właśnie tu przyszedł major. Widzą naszą domu. Wódkę z bombasu. Z właśnie bombasu. Zobaczyłem wódkę z bombasu. I chciałem ją ogółem kupić. No kupić, wypróbować na święta. Nasza wódka z Donbasu, inny nie pije. O 40%. Gradusów. A to można pić, mam sok malinowy. I wodę nadal, ale film ważniejszy. Na razie właśnie... Skolko? Skolko? 15. 15, nie zgadzaj. Ręce mi nagraj. Jak pieniądze biorą. Wczoraj Warszawa była, to ja tu nie będę płacił. O, zapłacę. No to po czemu nie ma reszty? Bierz naszą wódkę. Chowaj do plecaka. Ja nie otwórz od razu, powąchaj. A właśnie, powąchaj. Powąchaj czy prawdziwa? Powąchaj. Tam do troszkę. O tak, bycza. Spróbuj, delikatnie. Widzicie? Prawdziwy facet z Donbasu. Z Donbasu. Dobre. Super.
Ja major. Z Bombazo, nasze ja. Dobra. Nada. Nada pakować. I po prostu bardzo dziękuję, bo to jest z Bombasu. Z Bombasu. Zimowa, tam walki są. No tam was. I serdecznie panu dziękuję. Dziękuję za to. I już. No ogółem mamy chciałem wódkę. Powiedzieć, że mamy wódkę. Mamy naszą wódkę. Z Bombasu. Z Bombasu. Musimy kupić kiełbasy z Bombasu. I chciałem kupić. O, kiełbasy z Bombasu. Do czego panu jest potrzebna kiełbasa do wódki? Bo słyszałem, że w Bombasie się nie zapija. Jak się nie zapije? A się przygryza. Nie zagryza. Nieraz. Się przygryza. No wszystko będzie? Zapłać funtami. Funtami nie. On polskie. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. 13 zł. Naszych polskich. Może być euro, nie ma problemu. Funty euro? Ma. Może być i funt. Ja mam funty. To jest piękny zakup, piękny. Nie, ja wezmę tak. Ty nie możesz spróbować, bo... Żydorska ja. Wiadomo. Żydorska ja. Co ja, funtów nie mam? Funty są. Królowa. Pokaż królową. Elżbieta druga. Co, nie stać? Znasz ją? No pewnie. Jak portfelu nosi, to zna? Zna. Razem śpią. A to Kazimierz Wielki. A to kiełbasa. I wódka do kiełbasy, proszę bardzo, pan o, panie Magda. Za... Wódka i kiełbasa. O. Czyli dziękuję. Pan ma komplet już generalnie. Ma pan komplet. I to teraz dziewczyna jeszcze. Życzę ogółem wesołych świąt. Dziękujemy za pozwolenie. Spokojnych. Było wszędzie, myślę, wcześniej szliśmy. Myślę, nie, zajdziemy będę wracał, tutaj. Bo zjem wcześniej. Nie, kupiłem dwa żubry, bo zobaczyłem żubra, tam żubra miałem i musiałem wypić dwa żubry, bo widziałem dwa żubry. No tak? Bo to major. I ogółem chciałem powiedzieć. Dziękujemy widzom za oglądanie. O. Mój kanał, jak będziecie chcieli, to będziecie widzieli. Suchodolski oryginał. Jest bardzo, mam 700 filmów swoich własnych w początku roku. I święta. Można zerknąć. Ja no nie tylko też jest kanał u nas. Robię jakieś obiady, bigosy, jakieś filmuję. Inne rzeczy. Po prostu to nagrywam też i po prostu to ja trochę pracowałem w kuchni. Jak to się było? Byłem tu i tam. Kononowicze jeszcze pamiętam jego straży granicznej. Oho, a to właśnie major. To pamiętasz? Pamiętam, bo służyłem. No nie, tak dobrze. I pamiętam Kononowicze ze straży. Pozlewki przyjeżdżał. Zgadza się. Tak. No i dobrej. To ja pozdrowię, że widziałem widza, który ciebie zna. No dzień dobry. I właśnie. Dobra, może chciał pan coś kupić, kiedy mam wioskę? A ja nie mam pieniędzy. A pan? Nie. Tutaj. Smak tradycji. A jaka wspaniała. Kiełbasa. Z Bombasu. Słoninka z Bombasu. O, cholera, tylko z Bombasu. Gdzie pan major jest? Teraz jestem na giełdzie staroci. To ogółem to nie stare jest. No chyba świeże. Świeże? Tak, na pewno. Piękne zapachy.
Panią, czy wszystkie mają, są troszeczkę inaczej robione. Ta jest na przykład mocno czosnkowa, siekany czosnek. Bardzo. Ręcznie krojona, grube kawałeczki, ma mięso wyskały i szybki. Tarkówki, złopatki, duże kawały z kolendry. Zobaczcie, jakie tutaj wspaniałe rzeczy. Byłem, zapraszam zawsze co pierwszą niedzielę miesiąca na tą giełdę. Czego on jest stworzony? No jakie? Właśnie, o, jakie, to kronowic powinien sobie kupić na święta. O, jakie. Właśnie to taki liść był. Wspaniałe rzeczy. Ktoś interesuje się, to zapraszam do przyjeżdżania jak pani. Przyjechaliśmy tutaj. To teraz ja nie nagrywam. Znajomy, bo mamy i ona. Wyjdzie teraz udzielasz, skoncentruj się. Jak dla ciebie się podoba, się w kiermusach? Jest ogółem, jak to powiem. Ale tutaj patrz. Jest. No jak? Tutaj wszystko. Można wspaniałe rzeczy kupić. Można z ludźmi porozmawiać. O, to, a co to jest? Nie wiem, co to jest? No i ja nie wiem poważnie. Siernik. O, tu bardzo stary. No. Chcecie kupić? No. A do czego? Jak nie mam pola. Dziękujemy. No zapraszamy na kanały nasze. Dzisiaj to będzie, tylko cały świąt. Facjat, oczywiście. Na Jarosław Andrzejewski i Major Schodolski. Nie, Schodolski Orski, oryginał. Oryginał. Bo ja mam dwa kanały. Idziemy. Trzeba coś robić. Gdzie? Zgubiliśmy tego naszego. Tam gdzie. Był tam, a jest? O, jakieś stare książki. On tu stał, ja wiem, że tu stał, ale już nie stoi. No zobacz. Tak, na pewno. Albo poszedł w tamtą stronę, albo poszedł w tamtą, to by nas widział. Tak. No to idziemy w tamtą. O tamtych mam pieniędzy. Tu Huber stoi, chodź koło płotu, idzie. No, ogółem kupiłem, major kupił zabawkę. Zabawkę kupił, kargula z dwóch rur. Jak będę strzelał, to może stracić dwie... Płot. Płot, ten wysoki płot, co on zrobił. I po prostu chcę powiedzieć... Że żarty się skończyły. O właśnie, żarty się skończyły. Proszę usunąć, wysyłanie gówna się skończyło. I jak nie usunie chociaż... Płotu? Z dwóch tych niech usunie, to dostanie... Między oczy. No i tak to wygląda. I ogółem... O, a jaki zobacz. Żmija. No. I ogółem... Będę jechał do domu, będę czatał na niego. Na czacie. Na czacie. Na czacie. Na czacie. Jestem na czacie. Na czacie. I ogółem... Na YouTubie. Wszystkiego dobrego wam życzę. No. Szło. No właśnie, jeszcze chciałem pokazać, to bardzo stary jest hełm strażacki i chcę... Czy pan był strażakiem? Mój tato, święty pamięci, był strażakiem tu w Białymstoku i... Trochę przydużowaty. No, jak ktoś ma większą głowę,
To dla Krzyśka by się przydał. No, chyba raczej tak. I ogółem to chcę wam powiedzieć. I ogółem podziękować, że mogłem przymierzyć. A tutaj te są. Tu już nie będziemy po prostu dotykać. Nie wiem, na ramienniki czy na kolaniki? Kolaniki. Od zbroi. Od zbroi. I wszystkich ogółem widzów, którzy interesują się po prostu starymi rzeczami, to ogółem ja was tutaj pierwszą niedzielę miesiąca was ludzi tutaj zapraszam. Dokąd? Tu można sobie posiłek zjeść. Tu można sobie. Jaka to miejscowość? Trykuty. Kiermusy. Kiermuscy. A tam trykuty. To wyjechaliśmy po drodze, było coś podobnego, ale to nieważne. Ogólnie. Będziecie wiedzieli, gdzie to jest. Tak jest. O, takie łopatki stare. Wszystko jest stare. I którzy ludzie interesują się starszymi rzeczami, zbierają, bo mają. I po prostu was gorąco ja serdecznie pozdrawiam. I po prostu dobrej niedzieli.